Cześć, ja nazywam się Marcin Równicki i witam Was w kolejnym odcinku Joomla to proste. Dzisiaj Wam pokażę, jak odzyskać swoje hasło administratora na kilka sposobów. Pierwszym sposobów jest sposób typowo jumlowy, czyli jeśli nie pamiętamy hasła, wpisujemy sobie tu, oczywiście nie pamiętamy, no to cóż możemy wpisać tak naprawdę, nasz pan zapominalski nie pamięta tego hasła. No i co możemy zrobić? Możemy zrobić jedną rzecz, mamy tu takie znaki zapytania Kliknij jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij jeśli nie pamiętasz nazwy Oczywiście to nam zadziała pod warunkiem jeśli pamiętamy e, ha, wróć nie hasło tylko mail do swojego konta Jeśli pamiętamy swój adres e-mailowy no to wpiszemy sobie załóżmy i na ten adres e-mail przyjdzie nam nasze hasło lub nazwa użytkownika, ale to by było dziwne jeśli byśmy zapomnieli nazwy użytkownika przy logowaniu to jest pierwszy sposób drugi sposób na odzyskanie to jest yy, użycie nie pluginu tylko w zasadzie pliku PHP który pozwoli nam yy, zmienić sobie hasło z pozycji przeglądarki a4 Ratuj Admina może Was, administratorów, uratować. Co trzeba zrobić? No, trzeba ściągnąć sobie paczkę. Tą paczkę trzeba rozpakować. Jak już rozpakujemy, to koniecznie zajrzyjmy do przeczytaj, zanim użyjesz, bo wiadomo, różne wersje Joomla są i z różnych trzeba skorzystać. Jak już sobie rozpakujemy i wiemy, którą wersję. Mamy użyć, no to zwyczajnie kopujemy ją na FTP, Prawdopodobnie macie taki dostęp do ftp a no więc przegrywacie sobie. Możecie sobie zmienić nazwę na jakąś prostszą do wpisania. Jak już to uczynicie, no to możemy sobie przejść. Ja w tym przypadku mam nazwę ratujadmina.php. No i tutaj skrypt automatycznie nam wykrywa um, użytkownika pierwszego. Jako superadministratora, i tutaj możemy sobie zmienić hasło. Zmienimy sobie hasło na qrty No, i sprawdzimy, czy skrypt się wykonał. Tu sobie wrócimy do naszego administratora. wpisaliśmy hasło qwerty i zadziałało ważna rzecz jeśli korzystacie z tego skryptu nie zapomnijcie go skasować jest to bardzo istotne no bo wiadomo ktoś może z tego skryptu skorzystać to jest druga metoda jest jeszcze jest trzecia metoda a więc aby skorzystać z trzeciej metody przychodzimy sobie do naszego panelu phpMyAdmin w tym przypadku jest to u mnie baza mjm-beta i odnajdujemy sobie tabelę Users. Odnajdujemy sobie naszego użytkownika zapominalskiego, edytujemy go i odnajdujemy sobie kolumnę Hasło. Usuwamy całą zawartość. Ustawiamy kodowanie MD5 i wpisujemy sobie nowe hasło. W tym momencie to będzie 1, 2, 3, 4, 5 QAZ. A oczywiście żeby się różniło, a żeby sprawdzić czy działa. Zapisujemy. Przechodzimy sobie do panelu administracyjnego. 1 2 3 4 5 QAZ. Zapominalski. Dobrze, wszystko się zgadza. Zalogujmy się. Tak jest. Udało nam się zalogować. I teraz jedna ważna rzecz, ponieważ Joomla w wersji trzeciej nie używa tak naprawdę md5 tylko używa Bekrypta. automatycznie nam to zrobiła też w, naszym, w naszej bazie danych możemy to sprawdzić po prostu odświeżamy sobie naszą tabelę users No i tak też się stało jest hasło zakodowane bcryptem w tym momencie to są trzy sposoby którymi możemy zmienić sobie hasło? Myślę, że temat został wyczerpany. Przypomnijmy, że w pierwszy sposób to jest to zwyczajnie przypomnij mi hasło, używając swojego adresu e-mail. Druga opcja to jest skorzystanie ze skryptu ratuj admina, on jest bezpłatny. No i trzecia opcja dla najbardziej zaawansowanych rzekłbym: resetowanie hasła poprzez php: myadmin. Jeśli moje wideo się Wam podobało, śmiało subskrybujcie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie w komentarzach. A jeśli byście chcieli obejrzeć coś nowego, coś może chcecie zaproponować, nie ma problemu, piszcie w komentarzach lub na adres e-mailowy. Kontakt małpa Ja postaram się odpowiedzieć i coś dla Was specjalnie przygotować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco. Ja Was w tym momencie serdecznie pozdrawiam. Cześć.